Mega miejscowa, jak są mgły, jak są opady deszczu. No, kurde, to na pewno wiesz, robi robotę, no nie? I tutaj ten las cały paruje, jest naprawdę mega. Widoczki. Paweł zamaskowany totalnie. Pokaż się, Paweł, jak jesteś zamaskowany. Wirus. Nie ma żartu. Jasne. Czy co mam? To są chyba opady. Nie, opady. Tu pisze ilość chrząszczy. To może szkodniki jakieś zbiera? A może? No. Dobra, idę stąd. Dobra. Jedna sprawa, ślady pan w góry za sobą, która się boi bota w lesie. Kochałem zawsze takie koleżanki, co szły. Którą? Później widzisz, kuźwa, najprostszą przeszkodę. Nikt nie powie ani słowa. Opierdlane, tylko krzyk. Sześć osób musi się angażować, żeby jedna osoba przeszła przez kałużę. A najlepiej faceci jeszcze, jak dziewczyna ładna, to... To zawsze te, nie? W 16 się znajdzie tam spod bagieru. Teraz ja.
tam skrzyczne, tam też stok narciarski, a tam stoi Paweł. Państwa, w tym oto wspaniałym tutaj regionie nam bliskim, tak? Jesteśmy między gdzieś tam Szczyrkiem a Wisłą. Pozwolę sobie tutaj teren pokazać. Oczywiście. Mnóstwo pięknych głazów, kamieni, tajemniczych wejść, jaskiń, załamań. Aż nie wiadomo, co tam w środku będzie. Zaglądniemy do jakiejś szparki. Proszę zobaczyć, jak pięknie światło pada tutaj na ten oto. Proszę, proszę. Już podążam, podążam, podążam. Staram się jak mogę. Jest wszystko okej. O, tutaj. No czyż nie jest cudownie? No jest. Uwaga, oślisko. Tutaj to drzewo. Zobaczcie. Nie wiadomo, jak długo tu stoi, ale chyba za długo. Całe już jest. No, gdybym tak się zapalił może. Ale zostawmy ten pomnik przyrody w spokoju. Ruszamy dalej szlakiem niebieskim. To jest niebieski. Uj. Tak. Dobrze, o jeszcze tutaj popatrz, jakie mchy i porosty, ściółka piękna, jak w Hobbicie, jak w Wiedźminie. Świetnie, polecam. Wzruszenie sięga zenitu. Jeszcze ten szum lasu. Miejsce docelowe już idziemy. O, ty no kurde. Ale ten ogień to na tej polanie to raczej nie chyba, nie? Czy przy domku? Idziemy do tego domku, co? I tu by się przydał taki obiektyw bardziej szeroki, kurde, do nagrywania. Jakby miał takie lekkie oczko ryby. Taki szerszy kadr troszeczkę. No widzisz, jakiegoś boostera. O, jak fajnie. Jakie te połaniny. Teraz ty tam idź, Paweł. Wychodzisz, bo nagrywa. Wychodź z tej toalety. Paweł, bo światło. No. Właśnie, o to chodziło. Słuchaj, popatrz, jak przygrzało teraz. O,
ja już ten robię. Ty trzymaj. Tak, proszę Państwa, jesteśmy na miejscu Hala Jaworowa. Wspaniałe widoki. Proszę tutaj pokazać, drogi kamerzysto. Czyż nie jest to cudowny widok? Zaiste w tym roku w zimie będziemy tutaj spać pod śpiworem. Osoby tam ogień palić. Zapraszam tutaj do pracy. Produkcji jest kieliszek, jest klepisko, jest śmierdzi jak ktoś. Ciemności. Zobaczcie, jakie drzewo fajne. Idę pod to drzewo.